Łódź, Plac Wolności, ratusz i zegar na wieży ratuszowej. Ciekawe jest to, że ufundował go przemysłowiec z Ozurkowa, Fryderyk Schlosser. Zrobił to nie z dobroci serca. Najprawdopodobniej chciał wejść na rynek łódzki ze swoimi wyrobami, więc zamierzał zrobić to z przytupem i zyskać przychylność magistratu. Zegar został wyprodukowany w Berlinie. Przywieziono go do Warszawy. Tam został naoliwiony i z wielką pompą wjechał do Łodzi, gdzie okazało się, że nie było ani jednego zegarmistrza, który potrafiłby ten zegar zainstalować. W końcu po pewnych perturbacjach udało się znaleźć takiego w Poddębicach. Zegar zainstalowano i zaczął działać. Jeżeli was to dziwi, to była pierwsza połowa XIX wieku. Noszenie zegarków nie było wtedy na porządku dziennym, zatem nic dziwnego, że w mieście brakowało takiej profesji. Ale w Łodzi czas płynął wolniej. Może dlatego, że pewnej nocy spadła zegarka wskazująca minuty. Ktoś ją znalazł, przygarnął, nie wiadomo co się z nią stało i zegar na ratuszu pokazywał jedynie godzinę. Jakby tego było mało, w trakcie montażu nie pomyślano o tym, żeby powinna być sygnaturka, która wybijałaby godzinę, a więc poprowadzono jakiś kabel do kościoła, który znajdował się po drugiej stronie ulicy, żeby połączyć, jakoś zgrać godzinę z biciem dzwonu, która oznajmiała łodzianom, że jest taka, a nie inna godzina. Po pewnym czasie udało się sprowadzić zarówno zegarmistrza do Łodzi, jak i nową wskazówkę i zegar na ratuszu działał tak, jak powinien. Wszyscy łodzianie byli z niego dumni i już w pełni zadowoleni.